Myślałam, żeby sobie zrobić takiego na takiego boga greckiego. Może być. Bogiem już jestem, to mogę być greckim. No właśnie. Nie mam problemu z pokazaniem się na makijażu, że nie o to tym chodzi. Ja wiem, że jestem ładny chłopak. Jezu, właśnie po to idę dzisiaj do Hebry. Fantastycznie, to jeszcze przytam. Mój ulubiony, mój to jest 02. 20, no. To jest masz korektor? Tak, to jest skarb. No właśnie, i powiedz mi, który, bo ja użyłam ten Rose Golden, czy jakoś tak, a tu masz... Przecież nie o to chodzi, ja się boję pokazać bez makijażu. Po prostu mi to chodzi, ja nie chcę być pokazany, kiedy się maluję. Ja mam 26 lat i mój ojciec nigdy nie widział mnie malującego się. I może też nie chciałbym, żeby w końcu zobaczył. Po co ma to oglądać? Już wie, że ma syna geja. Ma jeszcze widzieć nie malującego się? Chcę mu tego oszczędzić. Ale ojciec jest daleko, a efekty na wyciągnięcie ręki. Wow. I ten nos taki mały. Swój największy kompleks. Jak fryzjera bym się czuł w tej panelinie. No ja mówię, że wreszcie mogę się poczuć, jakbym była u fryzjera. Jezu. No co? Makijaż jest dla mnie rzeczą ważną. Są kobiety, które makijaż traktują jako narzędzie do upiększania się, a ja to traktuję jako po prostu uzupełnianie braków. Jak jestem totalnie bez tego, to czuję się, może nie, że czuję się gorsza, tylko źle sama ze sobą się czuję. Chcecie jakieś szałowe rzęsy? A co to znaczy szałowe rzęsy? No. To zrobimy. Czekaj. I tu już jest trudniej, bo ja sobie zazwyczaj opieram tą sztuczną rzęsę na rzęsie. To tą drugą nie szkodzi. Trzymaj. Delikatnie. No i to jest ta rzęsa. To jeszcze mi tutaj został klejny. Nie szkodzi, to wyschnie. Wyszło, to jest to chyba. I to jest to. Cieszy, mało kiedy jestem smutna. Ostatnio się cieszyłam, bo zobaczyłam w lusterku, że mi jeden włosek na brwi wyrósł. Tak matwane strasznie, pomieszane. Ale trzeba dać radę. Wyglądam przepięknie i wyglądam zajebiście, kurde. Niżej broda? No, myślę, że wystarczy. O ku... Przepraszam. Chcesz dalej, czy już nie? No myślę, że to nie ja. Naprawdę super. Wow! O! Gwiazdeczka!